sponsorem programu są Militaria.pl. Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie na kanale WarNews.pl, a dzisiaj moim i Państwa gościem Marek Meissner. Witam Cię serdecznie, Marku. Dzień dobry, Mateuszu, dzień dobry Państwu. Marku, zacznijmy naszą rozmowę o bardzo istotnym punkcie na mapie Europy, a mianowicie o przesmyku suwalskim, bo kilka ciekawych informacji właśnie dotyczących tego obszaru naszego kraju pojawiło się. Po pierwsze, wspólne ćwiczenia polsko-litewskie w tym rejonie, a także prasa zagraniczna, brytyjska i niemiecka, wspomina właśnie o przesmyku w kontekście bezpieczeństwa Europy. Co wiemy na ten temat? A co wiemy na ten temat? Wiemy na ten temat, że to są na pewno zaplanowane przecieki, te, które były w Daily Mail i te, które były w Bildzie. I jest bardzo wiele punktów wspólnych między nimi. Doskonale wiemy, że Rosjanie przymierzają się do wsparcia ewentualnego zaatakowanego okręgu kaliningradzkiego, czyli królewieckiego, bo teraz już mówimy bardziej królewiecki, prawda? Przy pomocy przejęcia przesmyku suwalskiego i tamtędy dostarczania zaopatrzenia, no ale to jest teren bardzo dogodny dla obrońcy i niewygodny dla atakującego. Teraz, jeżeli my te ćwiczenia wspólnie z Litwinami będziemy odbywali w kwietniu, co jest inicjatywą no niesłychanie cenną, bo to też będzie część tych ogromnych ćwiczeń natowskich Steadfast Defender, 2024, gdzie będą praktycznie oceniane możliwości obrony wszystkich punktów wrażliwych, na które może uderzyć Rosja, to też mamy jeszcze coś takiego, że nie jest rok pański 39, mamy rozpoznanie i satelitarne, i lotnicze, i radioelektroniczne, doskonale to zagrało w przypadku ataku Rosji na Ukrainę, więc i tym razem co najmniej na tydzień byśmy mieli sygnały, że Rosjanie do czegoś się tam przymierzają, a Rosjanie mają tylko jedyną możliwość, którą sami zdefiniowali jako atak na przesmyk suwalski, bystrota i natisk, czyli szybkość i nacisk. I w tym momencie, jeżeli my będziemy mieli czas i zrobimy to wspólnie z Litwinami, żeby zabezpieczyć przesmyk, no to Rosjanie mogą liczyć, że dywizja, która tamtędy pójdzie, dostanie niebyle jakie cięgi i taka mocno przetrzepana dywizja, jak się nawet przerwie do okręgu królewieckiego, bądźmy zgodni z obecną nazwą, to nie będzie stanowiła dla obrońców zbyt wielkiego wsparcia. No, Marku, od razu się pojawia pytanie, czy o królewiec, a to już bardziej tak troszeczkę żarcie, czy Czesi się też gdzieś tam nie oburzą, bo jak mówimy królewiec, to Kralowiec, wiesz, no, tak. To Kralowiec, Putin, ale też, słuchaj, 25 lutego być może, a być może już teraz ma przybyć Putin do Królewca. Tak, już rosyjskie media o tym poinformowały. Tak. I to, co wiemy, to jest tak, że już w tej chwili do Królewca przybywają pierwsze transporty, uwaga, pierwsze transporty zaopatrzenia, ponieważ razem z Władimirem Władimirowiczem przybędą transporty do sklepów, żeby mieszkańcy Królewca poczuli tą dobrą rękę, dobrego cara, z którym razem z nim przybywa zaopatrzenie, a muszę Ci powiedzieć, że zaopatrzenie w tamtym regionie jest po prostu fatalne. Jest gdzieś w jakiejś Buriacji, czy w jakiejś, prawda, Jakucji i oni to samo mówią, że najbardziej zapomnianymi, najbardziej prześladowanymi okręgami w całej Rosji jest Bułgaria, Jakucja i właśnie okręg królewiecki. No ale Marku, pamiętasz przecież tłumy Rosjan, które przekraczały granice z naszym krajem i tutaj robiły zakupy, chwaląc. Pamiętam te wywiady, gdzie te regiony naszego kraju się chwaliły tym, po prostu ilu Rosjan przyjeżdża na zakupy do Polski. Dokładnie. Jest tak, że no cóż, tamte sankcje rzeczywiście zadziałały potężnie. Zaopatrzenie tej wysuniętej placówki, jak sami to Rosjanie nazywają, jest bardzo kiepskie. No wobec czego, cóż, no nie jest to takie, prawda, w tym momencie nie jest to miejsce w całym tak zwanym Imperium Rosyjskim, bo coraz częściej używana jest wśród Rosjan ta nazwa, w którym by było miło i przyjemnie mieszkać. Marku, ale zapytam się, bo w kontekście przesmyku suwalskiego i ewentualnego konfliktu Federacji Rosyjskiej z NATO,
to nasuwa mi się jedno pytanie i chciałbym usłyszeć od Ciebie Twoją opinię. Czy my dzisiaj obserwujemy chęć przyzwyczajenia polityków i mediów właśnie do zagrożenia, czy może, bo to też się pojawiło wśród naszych kolegów, z którymi dyskutujemy, czy to jest bardziej chęć pokazania społeczeństwu ukraińskiemu, wspomagajmy tą Ukrainę, bo tego nie będzie? Wiesz co, ja mam takie wrażenie, że wszystkie organy wojskowe i część polityków usiłuje potrząsnąć społeczeństwami Europy Zachodniej, obudźcie się. Oni no bo zgodzisz się, że od miesiąca zagrażają. To tylko słyszymy albo za 8 lat, albo za 20, albo za 4 tak. I tych materiałów za 20 jest nie, pełno. Za 10. Ostatni, najdłuższy horyzont to jest za 10 lat i to się nie, mówi... Nie, no ten Daily Mirror powiedział o 20, tak, dzisiaj. Tak, ale to oni to się za bardzo rozpędzili, natomiast popatrz, minister obrony cywilnej i szef sztabu generalnego Szwecji powiedzieli, że wkrótce Szwecja może się znaleźć w stanie wojny. Obaj jednocześnie. Krzyk był potworny, zwłaszcza wśród polityków skrajnej lewicy, ale tego w ogóle absolutnie tego nie zdezawuowano. Nie udało się. No czyli co, mamy zatem jednak chęć motywacji społeczeństwa do jakichś przyzwyczajenia czy akceptacji działań, czy zwiększenia środków obronnych, czy jednak przeważa ta opinia, pokażmy społeczeństwu, że Rosja jest zagrożeniem, ale inwestujmy w Ukrainę, bo to ona dzisiaj tą Rosję wykrwawia. Tak, tak. Ja myślę, że to jest takie coś, no wiecie, Rosja uderzy, ale jeżeli będziemy teraz dawali Ukrainie pieniądze i będziemy dawali jej uzbrojenie, to po pierwsze odsuniemy to w czasie, a po drugie może Ukrainie się uda tak potężnie przetrzepać Rosjan, że oni już nie uderzą. My to robimy we własnym interesie. No temu też użyła słynna statystyka kongresowa, która powiedziała Amerykanom, że 98 dolarów z każdych 100 przeznaczonych na pomoc Ukrainie wraca do firm amerykańskich. No i w tym momencie no, padło pytanie, no dobra, no to właściwie czego ta MAGA chce? Wydawania 2 dolarów ze 100 na pomoc? No bo tak to wyglądało. Tak to Marku, wygląda w tej chwili. Zostajmy jeszcze przy Smyku Suwalskim, a mianowicie na regionie wokół Przesmyku, bo tak, z jednej strony mamy też w tym tygodniu informację, że państwa bałtyckie się dogadały i stworzą wspólną linię obrony właśnie przeciwko Federacji Rosyjskiej. Mamy przecież linię obrony Ukrainy z Białorusią. Czy my powinniśmy również zainwestować i byśmy mieli w takim przypadku taką naprawdę skoordynowany, jeżeli by to się udało, system obronny od Bałtyku poprzez granicę Ukrainy z Białorusią? Po pierwsze, to należy uzgodnić z NATO. Po drugie, bo nie możemy tego robić sami, bo no, ściśle rzecz biorąc, jeżeli mamy już plany skoordynowane z natowskimi, to ten system też by musiał być. Powiedzmy chociaż o państwach bałtyckich. Tak, oczywiście znacznie kłopotliwsza i ważniejsza dla nas sprawa, którą trzeba będzie zrobić, to niestety wystąpić z konwencji ottawskiej, czyli z konwencji o zakazie stosowania i produkowania min przeciwpiechotnych. Rosjanie produkują je w ilościach przemysłowych i w przemysłowych zasiewają na Ukrainie. To jest tak, że są ary, na których hektary, na których są tysiące min, dosłownie. Jest pole śmierci, tam nawet ciężki sprzęt nie przejedzie, ponieważ te miny są ustawiane w szachownice, czyli przeciwpancerne z przeciwpiechotnymi. I tutaj jest istotna sprawa, że jeżeli nawet tego nie zrobimy, to zrobią to Rosjanie i to nasi żołnierze będą ginąć na rosyjskich minach, nie rosyjscy na naszych, w razie czego. Czyli moim zdaniem jest to konieczne. Konieczne jest też zainwestowanie w narzutowe systemy minowania, ponieważ jak udowodniła wojna na Ukrainie, stałe pola minowe przestają się sprawdzać. UR-77, lokalizacja znana i połowa takiego pola wylatuje w powietrze, ponieważ lokalizacja jest znana i wiadomo, gdzie się mniej więcej czegoś takiego możemy spodziewać. Natomiast ja pamiętam, Marku, te zdjęcia z dronów. Ukraińcy się przecież wycwanili drony z termowizją w trakcie gorącego lata, to one w nocy pokazywały te miny jak po prostu punkty świecące punkty na mapie.
Tak, bo metal się nagrzewa. Mało tego, okazuje się, że plastik stosowany w rosyjskich minach też się potrafi nagrzeć. I też to bardzo dobrze widać. Także nie, nie, to jest stałe pola minowe, to już jest raczej przeżytek, natomiast świetnie się sprawdzają narzutowe. Niestety po obu stronach, bo to, co Rosjanie stawiali narzutowymi, no to spowodowało u Ukraińców duże straty. To samo było po drugiej stronie, także my powinniśmy w to zainwestować. Koniecznie. Marku, to jest. Następna sprawa to jest tak, że musimy uzgodnić, ponieważ u nas no to nie ma innego wyjścia w przypadku ewentualnego ataku Rosji, jak zastosowanie starej zasady ogień i manewr. Czyli musimy uzgodnić z NATO, gdzie te jednostki są i jak je rozmieścimy tak, żeby NATO nie miało problemów, jak będzie w tym dniu plus ileś tam dni, nie powiem ile, to jest tajemnica, w każdym razie jakiś tam okres od dnia D musimy wytrzymać sami, ale musimy te jednostki tak ustawić, żeby zadały agresorowi jak największe straty i nie utrudniły ewentualnej odsieczy natowskiej. Marku, to ja Cię muszę jeszcze zapytać o jedną rzecz. Ja Cię muszę jeszcze zapytać o jedną rzecz, bo to mnie nurtuje. Rozmawiałem ostatnio z naszym kolegą Arielem o tym Drabińskim, bo to też jest ważna sprawa, bo mam nadzieję, że często pomijana w naszym kraju. Bo mam wrażenie, że jeżeli się rozpocznie ewentualny konflikt, jaki on by nie był, to my jako społeczeństwo jesteśmy w ogóle do tego nieprzygotowani. Śmiem twierdzić, że 90% ludzi, gdy usłyszy syrenę alarmową, pomyśli, że z najbliższej remizy startuje jednostka do gaszenia pożaru. Czy my w końcu się doczekamy? Czy sytuacja na Ukrainie nadal nie otworzyła oczu w kontekście obrony cywilnej? To jest wielka rzecz. To jest wielka rzecz, że właściwie należy jak najszybciej przygotować ustawę o obronie cywilnej. I tu Cię zaskoczę. Tu Cię zaskoczę, ponieważ dzisiaj była konferencja partii Razem i partia Razem miała bardzo rozsądne pomysły dotyczące obrony cywilnej. Jest to jej pomysły względem obrony nie były. Jest to w tej chwili jedyna siła polityczna, która wysuwa obronę cywilną. Oczywiście można się zdziwić, ale ważne jest, że jest jakaś siła polityczna, która do licha zajmuje się takim ugorem, który wymaga jak najszybszego zaorania. Bo tutaj mamy sytuację taką, że praktycznie rzecz biorąc, to my musimy tą obronę cywilną w ciągu najbliższych 3, góra 4 lat odbudować od podstaw. Jej nie ma. Musimy stworzyć prawo, które nakaże deweloperom przy postawieniu każdego bloku budowę schronu i zabezpieczonych piwnic, tak żeby nie stały się grobem dla ludzi, którzy tam będą szukali ratunku przed nalotem. 90% piwnic i garaży się do tego nie nadaje. Nie nadaje się do tego kompletnie druga nitka metra. Nadaje się do tego tylko część nitki metra, ta stara, ta najstarsza, i to jest dosłownie kilka stacji. W Warszawie, największym mieście Polski, praktycznie nie ma schronów działających. To można byłoby mnożyć. My, jeżeli chodzi o obronę cywilną, jesteśmy absolutnie niegotowi. Jeżeli chodzi o wojsko wyspowo, jesteśmy dalej wyspowo, bo tak, no zamawiamy broń w dużych ilościach. A gdzie amunicja? Gdzie rakiety do tych naszych hajmarsów? Gdzie ktoś serwis? Policzył, gdzie serwis? Gdzie utrzymanie? Czy ktoś policzył, ile jednostek ognia my musimy mieć do tych hajmarsów? Przynajmniej musimy mieć te jednostki ognia na 180 dni, proszę Państwa. Dalej, obrona przeciwlotnicza. Mamy mobilną obronę przeciwlotniczą? To ja powiem tak. Dopiero teraz zaczyna się tworzenie mobilnej obrony przeciwlotniczej. Pilica, mała narew. Ja po prostu temu klaszczę, bo wreszcie będziemy mieli jakąś obronę przeciwlotniczą. Średnio, no to wiadomo, buduje się to, rzeźbi się tą Wisłę. Jeżeli ona będzie, to rzeczywiście jak najbardziej, tylko znowu, efektory do Wisły. Przecież to musi być zabezpieczone.
Czyli powiedzmy, jeżeli chodzi o obronę przeciwlotniczą, mamy postęp. WRE leży, coś się robi, no to widać, prawda, no czołgi, K9, nie jest to temat, który lubię. My doskonale wiemy, że gdzie serwisowane i będą K9. Tak, tak, właśnie spotkanie użytkowników w tej chwili jest. No. Teraz taki mały kamyczek do ogródka. Co jest, jeżeli ma się obce czołgi? Ukraina i reporter agencji AP, ma człowiek, nazwijmy to, bardzo obiektywny, ponieważ jemu to z punktu widzenia obrony interesów amerykańskich jakoś tam wisi, przyjeżdża do jednostki, która jest ukraińskiej, która jest zaopatrzona w leopardy, gdzie właśnie leopardy stanowią główne wozy, i ukraińscy czołgiści mówią tak: no, demontujemy wszystkie części z uszkodzonych leopardów, bo mogą się przydać do innych, i dopiero takie rozmontowane jadą na Litwę, no bo wie pan, rozumie pan, ten nasze warsztaty remontowe są na Litwie, to jest daleko. Będziemy długo czekać na to, żeby nasze czołgi powróciły, a te części, które demontujemy, przydadzą się do tych mniej uszkodzonych, które naprawimy na miejscu. No, to teraz sobie to spójrzmy na to z punktu widzenia K2 na przykład. No, niewątpliwie to... Bo Abramsy mają swoje warsztaty w Niemczech. Okej, ja do Abramsów nic nie mam, to można je będzie naprawić, i to szybko, po przekroczeniu mostów na Odrze. Marku, byliśmy razem w Kielcach i doskonale wiesz, co mówili użytkownicy K9. Chwalili te maszyny, ale to, co mówili względem serwisu, no tak, nie brzmiało dość optymistycznie. No, dwa lata coś tam mamy zapewnione, tak? Ale tak. No, po tych dwóch latach... K9, bo my mamy oba wozy, i czołg, i haubice, to samo. Mamy ten sam problem. No, zresztą doskonale też wiemy, daleko nie szukać, jaki był problem z doposażeniem części w Leopardy, tak? Co w końcu część polski Dokładnie. Przemysł osiągnął, gdzieś tam zaczął sam produkować, ale no problem nadal jest. Dlatego bo zastanawiam... nie mamy autoryzacji na części, a nie mamy autoryzacji na części, bośmy się nie mogli dogadać z Reńskimi, bo po ich stronie przyciskali politycy, a po naszej stronie, no to nie umieliśmy w negocjacje. No, tak. Marku, to jak zatem wygląda nasze bezpieczeństwo? No bo wspominają o tym przesmyku, no ale z drugiej strony mamy tak, sojusz się rozszerza, mamy Finlandię, prawdopodobnie płyną dobre sygnały, że ta Szwecja w końcu gdzieś tam dołączy do struktury NATO. Nie wiem, nie jestem pewien. Pamiętaj, co wykrył Dominik Hej, który jest wielkim specjalistą od Węgier, sam pół Węgier, który zbadał sobie dokładny plan prac parlamentarnych parlamentu węgierskiego. Jemu wyszło, że do końca marca mowy nie ma o żadnym posiedzeniu, żadnej komisji czy zgromadzenia narodowego, gdzie byłby punkt porządku dziennego poświęcony członkostwu Szwecji w NATO. No dzisiaj prawda? No tak, ale dzisiaj jednak padła informacja, że zaproponował Orban spotkanie z przedstawicielami szwedzkiego rządu, żeby właśnie porozmawiać o tym członkostwie. Pytanie, czy to nie będzie gra na, Mateusz, taka, na przedłużenie. To już jest trzecie tak spotkanie. Jest. To wiesz, to ja na to patrzę na zasadzie, wiesz, jest takie mazurskie przysłowie: czekaj, piesku, aż kobyłka zdechnie, będziesz ją jadł. No ale Marku, wyjaśnijmy naszym widzom, problem Szwecji z Turcją doskonale wiemy, na czym polegał, tak? Bo tam i Kurdowie... A na czym polega problem Węgier? A zaraz to wyjaśnię. No właśnie. Na 3% kredycie na elektrownię atomową Pax, który dostały Węgry od Rosjan. Okej. Okay. Tylko wiesz, to czemu zatem jest to Szwecja, a nie było problemu z Finlandią? Z jednego zasadniczego powodu. Ten powód nazywa się Gotlandia. Kiedyś tam, dawno temu, w XVIII wieku, był sobie premier Anglii, zresztą wtedy rządziła Royal Navy na morzach, nazywał się William Pitt i powiedział tak:
patrząc na mapę. Kto ma Gotlandię, ten rządzi Bałtykiem. Co prawda, zmieniły się od tego czasu realia wojen morskich, już nikt nie walczy trójpokładowcami i okrętami w linii, ale pozostało strategiczne miejsce Gotlandii. Ktokolwiek by Gotlandię zaatakował i przejął chociaż część, tak żeby tam ustawić swoje posterunki, swoich ludzi, swoją bazę, będzie rządził Bałtykiem. Także gdyby Rosjanie chcieli na przykład desantu nie na Szwecję, nie na Finlandię, tylko na Gotlandię, no cóż, mielibyśmy duży problem. Po pierwsze z obroną tejże, bo w tej chwili dopiero się tworzy druga brygada zmechanizowana, która będzie od początku na Gotlandii. Po drugie, Rosjanie by mieli nieco łatwiej z izolacją pola walki, patrząc od strony Kaliningradu, prawda? I my byśmy mieli trudności z obroną, nawet mając lotniska dosłownie o rzut kamieniem, prawda? Dlaczego? Bo te lotniska by nie mogły być w Szwecji. To samo. W sumie raz. Tak jest. Tak, i to samo pomoc jakakolwiek dla Szwecji, artykuł 5 byłby wykluczony, bo Szwecja by nie była członkiem paktu. Oczywiście. I na rękę panu Putinowi. Oczywiście. W tym momencie to on dyktowałby warunki na Bałtyku. To by było fatalne. Marku, na koniec moje pytanie, bo to też ciekawy wątek. Czemu my straszymy tą Rosją, tą potencjalną inwazją na państwa europejskie, skoro obserwujemy tak naprawdę, że Rosja no tą trzydniową operację to już prowadzi troszeczkę dłużej niż trzy dni. Czy Rosja jest w ogóle gotowa na to, żeby taki konflikt toczyć? Czy to też będzie po prostu większy konflikt z chęcią powrotu do granicy Układu Warszawskiego? Na pewno, bo to o to chodzi. Putin to już jest doktryna Jelcyna-Gierasimowa. Doktryna Jelcyna-Gierasimowa, czyli doktryna z czasów jeszcze Jelcyna, która potem została przez Gierasimowa niejako podniesiona wojskowo, która mówiła o tym, że Rosja musi wrócić do granic ZSRR z wianuszkiem państw satelickich wokół, z tym, że już oczywiście nie na zasadzie krajów demokracji ludowej, bo byłoby to niemożliwe, ale na zasadzie krajów, które mają prorosyjskie rządy i które są neutralne i które nie należą do żadnych organizacji zachodnich. No i popatrz. Pierwszy warunek Rosji, jeżeli chodzi o Ukrainę. Ukraina ma nie należeć do NATO, no prawda, to zrozumiałe, ale też do Unii Europejskiej też ma nie należeć. A dlaczego? No bo jeżeli nie będzie w tych dwóch bytach, czy w Unii, czy w NATO, to nie jest wielką tajemnicą, że zaraz partie pokroju, partii regionów, to powrócą tam dość szybciutko. Dokładnie. I każdy, ten sam warunek jest dla Mołdawii. Ten sam warunek jest dla Mołdawii. Zgoda z Mołdawią pod warunkiem, że wyrzekną się tego i tego. A gdyby się udało na przykład z państwami bałtyckimi, to co? To może się zastanowią, może nie przejmą tak od razu, tylko powiedzą, tam mają być rządy prorosyjskie, oni się mają wycofać z NATO i z Unii Europejskiej, a za 10 lat, jak tam przejmą, powiedzmy, władze, partie już całkiem prorosyjskie, to one uroczyście ogłoszą inkorporację do matuszki. Prawda? No ale to, Marku, to rozciągnąłem jeszcze to pytanie, ale czy Rosja jest gotowa ekonomicznie, przemysłowo i czy ma potencjał w ogóle teraz do działań jeszcze w państwach bałtyckich i chociażby w Mołdawii czy w Naddniestrzu? Dlatego chcą jak najszybciej. Naddniestrze jest okulałe. Mołdawia nie stawiałaby większego oporu. Problem w tym, że tam trzeba najpierw do tej Mołdawii dojść, prawda? No więc właśnie, więc tutaj wojna w Ukrainie jest kluczem. Cały czas mówimy, jeżeli damy Ukrainie przegrać, to te scenariusze tak się ziszczą. Jeżeli tak damy uważam. Ukrainie przegrać. I pytanie teraz, co będzie przegraną Ukrainę? Moim zdaniem przegraną Ukrainy będzie każdy scenariusz, w
którym Rosja zostawi sobie duże połacie ziemi ukraińskiej, granice na Dnieprze i nie będzie żadnego pokoju, tylko kulawe zawieszenie broni, tak jak w Koreach. Obu. No, ale kulawe zawieszenie broni nawet na tych regionach, które już kontrolują Rosjanie, to powiedzmy jeszcze, załóżmy jakieś potencjalne takie ich zyski właśnie terytorialne, to nawet mówią o tym eksperci, daje Rosji duży plus. Będą kontrolować kolejną znaczną część eksportu żywności na świat. Tak, dokładnie. Ale to nawet nie o to chodzi. Tam to były obszary przemysłowe, ale chodzi o coś innego. Jak wygląda w tej chwili granica między dwoma Koreami, prawda? Ciągle są jakieś starcia artyleryjskie, ta granica w jakiś sposób ciągle płonie. Teraz, w tej chwili właśnie przyszła wiadomość agencji AFP, że w Korei Północnej rozpoczęto na rozkaz najwyższego Kima demolowanie pomnika jedności, bo miał być to pomnik, który miał symbolizować, że pewnego dnia obie Koree się zjednoczą. Co to oznacza? To oznacza, że Kim Jong-un wrócił do frazeologii i retoryki Kim Il-sena, czyli podboju. Zjednoczenie, czyli wroga. Nie, ale podbój tak, wroga. No i właśnie. I teraz czyli te zmiany to konstytucyjne to jest to samo, tak? No bo też teraz tydzień temu była informacja, że wpisują w konstytucję, że Korea jest głównym przeciwnikiem, wrogiem Korei Północnej. Tak jest. Czyli co, Stany Zjednoczone jest. Troszeczkę spadają z piedestału, rozumiem, na drugie miejsce. Tutaj retoryka przeciwko Seulowi. Tak, przeciwko Seulowi i próba takiego zinstytucjonalizowania podboju przyszłego, rzecz jasna. Ale tutaj jest jeszcze jedna istotna sprawa. Przenieśmy to teraz na warunki rosyjsko-ukraińskie. Czyli mamy cały czas płonącą granicę na Dnieprze, zawieszenie broni, które nie jest zawieszeniem broni. Ukraina, która nie może być w NATO ani w Unii, bo nie może być to kraj, który jest de facto w stanie wojny, bo nie może. Czyli Rosja wygrała. W tym momencie przy takim zawieszeniu broni, które może trwać nawet pół wieku, Rosja wygrała. Marku, zobaczymy, co przyniosą kolejne dni. Ja Państwa oczywiście odsyłam do nitek analiz Marka, do których link znajdziecie w opisie tego filmu. Gorąco polecamy, zresztą czytacie je na Twitterze, na naszym kanale na WarNewsie. Zachęcam do zasubskrybowania WarNewsa. Marek na pewno jeszcze się pojawił u nas na kanale. Marku, bardzo Ci serdecznie dziękuję. Bacznie przyglądamy się tym informacjom dotyczącym potencjalnej inwazji Federacji Rosyjskiej na Europę, ale myślę, że Państwo nie mają się czym przejmować, bo masę dostajemy wiadomości ludzi, którzy się bardzo stresują. Tutaj, jeżeli by się Państwo stresowali, to jest bardzo dobra książka Kafira i Kaczora, tutaj muszę ją zareklamować, Cywil na wojnie i polecam. Zatem popołudnie zachęcamy do spędzenia z lekturą, a moim i Państwa gościem był Marek Meissner. Bardzo Ci, Marku, serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Do widzenia Państwu. Do widzenia, Mateuszu. Sponsorem programu były Militaria.pl.